Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol. Witam w Far Cry 4, Kyrat. Bardzo malownicza lokacja. Misja dla Willisa chyba, jeżeli się nie obrazi. Oczywiście o ten granatnik. No dobra, chyba nie. Ale ładny samolot, taki niepodlegający destrukcji w ogóle. Patrzcie, bam. Nic. Ani wgniecenia, ani zadrapania. Nic, kurde, zupełnie. Dobra. Skoro ma taki pancerny samolot, to jesteśmy bezpieczni. Póki jesteśmy na jego pokładzie. Okej, dobra. Ej, ale właśnie, kurczę, nie spojrzałem na jakieś dokumenty, które on mi gdzieś tam zostawił podobno. To była wódka? Nie słyszałem, żeby tam się przelewała jakaś ciecz, czyli on to musiał trzasnąć, tak? W całości. Super. Zabiorą mu prawko. Za lot po pijaku. Your dad tried to kill your mom because she was about to walk away from everything. The golden path, Kyrat, the cause. But what? Sa? Your mom was Hakuna Matata, or whatever the heck they call the young girls. Fact, your mom was spying on Pagan, even though she liked the guy. Fact, your father was a patriot, and I've never met a patriot who isn't a son of a bitch. As for the rest of it, another of Yuma's lieutenants needs doing. Aha, dobra, no to już wrócił do aktualnych celów. Take care of it! O kurczę, nie spodziewałem się takich tutaj rodzinnych dylematów. No jak w trudnych sprawach, kurczę, ej. Albo w jakimś innym beznadziejnym serialu paradokumentalnym. Jezus Maria. A ludzie to oglądają. Kurczę, ale serio, jak przechodzę obok telewizora, który jest włączony i akurat coś tam leci i widzę jakąś głupotę, taką totalną, no to też przystanę na 30 sekund, a później z pogardą wyjdę z pomieszczenia, kręcąc głową. Co? Serio? O, wreszcie moja ulubiona wiewiórka ma zostać użyta w trakcie misji? Dobra. No to lecimy. Ale ja to przelecę. Jak już, ale właśnie, aha, czyli mam pewnie wylądować w tym konkretnym miejscu. Tam śmigłowiec leci akurat. To niedobrze. Okej, zapikujmy. Nie chcę wlecieć od razu na sam koniec. O, powiedzmy tutaj styknie. Albo nie. Albo jednak tak, dobra. Delikatne spotkanie ze ścianą, ale jesteśmy w pełni zdrowia. Tylko wspiąć się tutaj i już jesteśmy. Cut him open with your knife, or whatever you got handy. Yuma will get the message. Willis out. Aha, jeszcze ma jakieś kurcze wytyczne odnośnie sposobu zabójstwa. No, dużo wymaga. Ale dobra, to jeszcze nie jest ta strefa. O, co ja nie? Tam, kurde! Co ja wcisnąłem? Dobra, oni już tu biegną. Nie wiem, może nie zauważą gościa, który się wspina po ścianie. O, oby nie, oby nie. O, już prawie widzieli. AJ, I wasn't joking when I said cut your target open. I need you to keep the body intact. Guns and explosives do too much damage, so you'll have to use a blade. Time for some good old-fashioned wet work. Why the hell do you need the body intact? Oh, AJ. And you go on, shut up. No chyba nie do mnie, może jakaś śnieżna bestia. No dodatku Yeti jeszcze nie mam, więc... Ja szczerze nie zapowiada się, żebym kupował. Jakoś specjalnie. Jakoś tam nie podchodzi mi ten Far Cry, nie wiem. Takich głupich ubisoftowskich błędów jest troszeczkę. Które mnie zrażają do tej gry. No ale okej, się skrano z aparatem. Ładna głupota. No ale spoko, już teraz możemy go wyłączyć. Tylko trzeba faktycznie zlokalizować tego porucznika. Ale on sobie nie będzie chodził normalnie, on gdzieś w domu siedzi pewnie. Albo nawet gdzieś tam na górze może. Ej, co był za dziwny dźwięk? Nie, mam nadzieję, że nie mina przeciwpiechotna. Nie, se... Aaa, może kozioł! Nie jestem specem, jeżeli chodzi o dźwięki, które wydają z siebie zwierzęta. Jakiś zoolog by się przydał. Ewentualnie może myśliwy. Nie, serio, tylko widzę trójkę. To mogę ich zacząć czyścić, dobra. No to może snajpa.
kurczę, nawyki z GTA. Widzieliście, gdzie snajper włącza? No właśnie. Wejdzie tu? Wejdzie. O, żeż ty! No niedobrze. To trzeba w bebech już niestety. Ej, no już myślałem, że to jest jakieś zejście na dół. No ty nie jesteś porucznikiem, to mogę cię zabić, prawda? Też cisza tu nie jest wymagana. A, sorry. To jest jeszcze kupa śniegu. Dobra, martwy raz. Ej, tak się schowaj ładnie tutaj. Ej, schowaj się. To nie jest zbyt wysoka osłona niestety. Eliminacja może. Dobra, pięknie. Ej, gdzieś tu jest skrzynka w ogóle. Tak patrzę na minimapę. Gdzie jesteś, maleńka? No ej. I szukaj teraz igły w stogu siana. Nie, ale ten teren jest wystarczająco rozległy, żebym mógł przyjąć za pewnik, że ten porucznik jest gdzieś dalej po prostu. No, nie byłby taki duży ten prostokącik żółty na mapie, jakby to miało być już na samym początku. Co? Gdzie ja snajpę włączę? Ej, ładna zamieć w sumie. Mam nadzieję, że tylko dwóch stoi. No, że... no co... No, bezki! No, dobra, trudno. Piechą tyle amo. No tutaj jakoś headshoty wchodzą, nie? Ale snajpą jak gościu nie wie, że będę do niego strzelał, to nie, co ty? W życiu. Po co trafić od razu? I wszystko po cichu zrobić, trzeba spieprzyć. No co to jest za dźwięk? A zresztą. Nieważne. A może właśnie ważne? No co to jest za dźwięk? O kurczę, ale ogólnie tak patrzę, że mało amunicji niestety w SMG. I mógłbym się uleczyć. No dobra, zróbmy to, trudno. Jedna miksturka mniej, pozostaje ostatnia. Ej, czy to jest skrzynka z amunicją właśnie? A ja takiej potrzebuję. Dobra. Do snajpy, do pistoletu maszynowego. Pięknie. Już jest chyba wystarczająco dużo, żeby pójść tutaj do przodu. Ej, czy ty nie jesteś porucznikiem? Nie. Ale mogę cię spróbować wy... O, szlak! Nie spodziewałem się, że się odwrócisz. No dobra. Rzućmy tam na kamyszek może. Okej, ale jesteś sam, prawda? Tutaj. Oj, nie, nie był. Cholera, nie był, ale... Ale może mi się uda go odciągnąć, zanim on przyjdzie. Nie, nie wierzę. Po prostu nie wierzę, gdzie są te schody teraz. Bo jednocześnie tak głupie, bo koleś musi być naprawdę ślepy, że tego nie widział. A dwa, tak piękne. Dobra, tutaj starczy. Tutaj raczej nikt nie będzie przechodził, nie? To dobra, no to wiemy, że tam jest jeszcze jeden, ale chyba widziałem też drugiego. A, dobra, jest tutaj jeden. I to nie jest porucznik. A może tutaj? No bo jest i porucznik, dobra, dzień dobry. I koniecznie trzeba go nożem, tak? Dobra, nie widzę problemu. Moment, ja już się skradam? Tak, już się skradam. Można go tak, kurczę, gdzieś wyciągnąć. Tylko co z tym drugim? Ten drugi coś tutaj robi. Nie, ogólnie przydaje się bardzo widzenie przez ściany. Ej, dobra, porucznik się przemieszcza. Ej, to widzę, wszyscy jego żołnierze będą się cieszyć, jak go zabije. Widzę, takie ma podejście. Dobra, niech tam sobie pójdzie, zobaczymy, co się stanie. Może jeden i drugi się wyciągnie tam, no. Też wypuści. A, jeszcze jesteś ty. A niech cię gęś kopnie, no kurde. Z tym może być teraz problem. Bo porucznik dalej stoi w miejscu, on pewnie tutaj pozostanie. Bo tu jest bezpieczniej. Czy ten słyszał ten kamień, czy nie? O, to już wszyscy musieli słyszeć. Było tak, kurde, blisko. No walczę, kurczę, teraz z pomysłem, żeby zabić tamtego gościa. Dobra, ten stoi odwrócony plecami, ale tamten patrzy prosto na nas. Ale jest za dzwonem. Kurczę, taka szybka eliminacja. I mierz wszystko gdzieś? Dobra, zróbmy to. Bam, dzień dobry. I może R2. No. Ej, nawet się nie połapał, nie wierzę. A teraz się połapie. Albo nie? Hehehe. Dobra, plecak prawie pełen. A przeszukajmy go jeszcze. A, nie mogę. Tylko fotografia pozostaje. Ale przed tym może skrzyneczka.
I jedna, i druga, bo tutaj też ją widziałem. Okej. Okay. No i chodź, trzasnę ci ładną sweet focie. Trochę smutno wyglądasz, może trochę oddalę. Oj, gdzie ta ręka? Kurde, koło! Przyłapane na gorącym, jawnie. Okej, okej, o, nie, ale jeszcze trochę twarzy. No, niech będzie. Takie coś. No i gdybyś teraz był jeszcze wśród żywych, ale przypał. Tak oczerniony. Taka niechlubna sytuacja ci się przytrafiła, no. Wow, ej, mogę już tutaj włączyć. No dobrze, tym razem nie było Mission Failed, jak w jednej z poprzednich misji. Oj, kto mnie widzi? Jakieś tam żołnierzyki na dole. A gdzie jest Willis? Czy ja przypadkiem właśnie nie miałem wylądować? Gdzieś tam, na dole. Nie wiem, chyba cała akcja mnie omija, bo miałem lecieć między teraz górami. Jakby w takim kanionie, a tutaj widzę, że nie. Nie, ale chyba moment. Czyżbym leciał dobrze? No przydałby się jakiś waypoint teraz, bo naprawdę lecę trochę w ciemno, tak jak mnie góry prowadzą. Nie, czyli widzę jedna z dłuższych tras chyba, wiewióreczką. A ja sobie tak skopałem. Tam pewnie żołnierze naparzali, akcja w pełni, normalnie kipi od emocji, a tutaj... Tak po prostu. Nad ich głowami, nawet... Kurczę, nie, no chyba żaden strzał nie padł, przynajmniej nie słyszałem. No ktoś mnie tam zauważył, okej, ale... Strzał żaden. Ej, gdzie? Tam niżej. O, shit! Dobra, żebym tu się nie wpieprzył teraz, na sam koniec. O, trzeba będzie zapikować, to poważnie dosyć. Okej, dobra, lecimy w dół. Ojojoj. Czy się włączy? No. I tak śmierć, no pio! Nie wierzę. I odkąd? I teraz chyba faktycznie ten malowniczy lot zaliczymy tak jak sobie twórcy zaplanowali. Bo chyba będzie dokładnie w momencie wyskoku na wiewiórce. Ej nie, sorry, już lecimy. No ale na takiej wysokości, że no, zobaczymy. Jak chcieli tą scenę przedstawić twórcy, czyli Ubisoft Montreal. Aha, rakiety nawet, nie, czy flary. Brzmi jak rakieta. Nie, dobra. Ale spokojnie, tak jestem tak wysoko, że naprawdę oni nie mogą mnie trafić po prostu. Ale dobra, kierowani doświadczeniem z poprzedniej próby, lecimy tędy od razu, skracamy dystans. Troszeczkę, delikatnie. Ja czemu teraz mam wrażenie, że on jakoś inaczej leci. Jakby bardziej trzęsło. Nie, może jest zdenerwowany, bo pierwsza próba się nie udała. Nie, ale okej, ale teraz zdecydowanie wcześniej ten spadochron muszę uruchomić. Nie, ale serio, muzyka tak kurczę podbija klimat. Jakby coś tu się działo na ekranie, ale serio nie dzieje się nic. Tak sobie lecimy po prostu. Powolutku. No dla Andrzeja to na pewno jest szczyt adrenaliny, no bo wiadomo. Taki skok, jeszcze bez otwartego spadochronu, no to na pewno. Adrenalina tak buzuje mu w żyłach, że szkoda gadać, ale dla gracza... No tak sobie lecę, po prostu no. Lecę, rozglądam się, lewcia, prawcia. No ogólnie śniegu dużo w górach nasypało. Ciężko będzie to odśnieżyć później. Nie no, oczywiście na pewnych wysokościach śnieg jest cały rok, spokojnie. No, ale moment, ja tu wylatuję już chyba poza obszar. Dobra, zawracamy. Nie, serio, gdzie to jest? No wiem, że opuszczam obszar, no bo kurczę zgubiłem destination swoje. Gdzie jest ten samolot? Oj, dobra, ale już może, o, w ten sposób zróbmy. A, tutaj. Dobra, akurat sorry, ale tego granatu dymnego nie widziałem. Tej twojej flary, czy tam oznaczenia. A czemu ja nie lecę sprintem jeszcze? Niech mi ktoś powie. Ej, ładny czerwony. Tak w sumie, ładny odcień. No, ale okej, okay, no jest znak, a gdzie samolot? Halo, nie... Ej, jawnie, serio? On się kurde nie wczytał. Wow! Jest! Pojawił się! Ubisoft, co się dzieje z twoimi grami ostatnio? Serio? Assassin's Creed teraz to, no...
Co jest grane? Consider this information your last paycheck. You've been killing CIA assets this entire time. We're cleaning house. Pagan no longer represents a clear and present danger to the US. We needed to erase our footprint, you rat. You did a damn fine job of it! So everything you told me is a lie. What I said about your mom and your old man, all that was true. What I told you about Yuma, you can ask her yourself! What the fuck are you doing, man? Aha, jeszcze zdrajca do tego. Brawo, CIA. Co, Yuma teraz przechwyci Ajaya, rozumiem, tak? A, dzień dobry. No to pięknie. Ej, kurczę, już akt drugi skończyłem? Wow. A szczerze myślałem, że jesteśmy tak mniej więcej, no... w jednej czwartej może. No chyba, że jest akurat 8 aktów na przykład, ale coś mi się nie wydaje, raczej w granicach 4 bym obstawiał. O, znowu Pagan, ale przerąbane. Hello. Did we enjoy our time with the CIA? Welcome to Dagesh. I apologize for the Spartan accommodations, but you have been a naughty little shit, haven't you? Gallivanting about with a golden path. And poor Paul, are you still sore about what he did with your little monkey friend? What was his name? Deadpan dipshit. I'm sorry for your. A to jest podejrzewam Yuma, tak? But let me ease him into this, Yuma. You're about to mind fuck the poor boy. Perhaps a little sugar on your shit sandwich. Whatever. You've seen him. He's still breathing. Now go away. I've got work to do. Fine, fine, fine. A czy ona jest specem od tortur, tak? Podejrzewam. One last thing. Now, Ajay, I know this is hard, but consider this tough love, prison love. After all, you have a suite with a spectacular view. Ej, jeżeli mam na sobie kombinezon, to zaraz stąd uciekamy. I wouldn't sleep too close to the edge. Ej, ale więzienie takie w stylu River Run, jeżeli się nie mylę, z Gry o Tron, tam gdzie Tyrion siedział przez jakiś czas. Why? Get on the fucking floor! Oj, nie mów, że będzie rape. I'm on the floor. Pierwszy rape w historii gamingu, jakiego będę świadkiem. Aha, dragi pewnie jakieś, tak? Chcą, żeby wyfrunął stąd, tak? Bez kombinezonu. Oj. No, wielkie dzięki za ten punkt kontrolny, na pewno się przyda. Jeha! Nieźle. AJ. To już gorzej. A to zaczęło się tak pięknie, nie? Falling dream. A lot of people fall around here. Most of them don't wake up. That's what this place does to weak men. Że Ajay nie jest słabą jednostką. To jest samiec alfa. Ej, jak początek Skyrim każdego Elder Scrollsa. Bezimienny więzień. Nie no dobra, Ajay nie jest bezimienny. Mogę podnieść ten dziennik? Czy cokolwiek to jest? Nie. Ej, ale... no właśnie. Amunicję zostawili, ale nic więcej. Miksturki może? Też nie. Cholera nic. Dobra, uciekamy, nie? W życiu. Może tędy jednak. The yoke on my plow split in half, and there's no... Oj, ciężki klimat tutaj. Co? Czyżbym wdepnął w coś? Nie, tu mamy kartki, które ja z chęcią przeczytam. Może rzucam jakieś światło na tą sytuację. Dzisiaj w nocy razem z Jayeshem znaleźliśmy drogę ze szczytu góry. Musimy tylko znaleźć kotwiczkę i linę, aby zejść z półki. Czuję, że powoli tracę zmysły. Dziś w nocy musimy wreszcie wyruszyć, zanim to miejsce nas pochłonie. Poczekamy do nocy i może uda nam się prześlizgnąć się pod bokiem demonów. Czyli wnioskuję, że się nie udało, bo te notatki leżą tutaj... W ogóle po co zapisywać coś takiego na kartkę, koleś? Serio? Po co? Żeby ktoś to znalazł? Ja chodziłem po tym cieniu, tak? O to chodziło. Skonstruuj kotwiczkę. Krzesło się nada? Chyba nie. Dobra.
koleś, ty się tniesz, tak? Nie, ten może... A, tam. Co tam? Ostry nóż? Ja chcesz się zabić, to tnij w drugą stronę, znaczy wzdłuż. Nie, dziwna Siza o pająkach, idziemy stąd. Aha, to widzę, chcę bez kill-offu wyjść, ale ma inne narzędzie, którym może się posłużyć. Ej, moment, czy ona ma tam korytarzyk jakiś? W ogóle widzę, wy macie cele tutaj, kurczę, luksusowe, no. Nieprzewiewne w ogóle. Tam nawet wychodek można sobie z tyłu za kamieniem zrobić, nie trzeba srać na widoku. Jeszcze tobie dali nawet nóż, no ogólnie macie lepiej od AJ'a. Choć nie, AJ miał talerz, krzesło, wiadro, wszystko, kurde, nawet jakąś lekturę. Dobra. Czy można wziąć sopel w charakterze broni? Nie, niestety nie. Szkoda. No przez jakąś chwilę by mógł się przysłużyć. Później już niestety nie. Kolejne notatki, no kurczę, dają im ołówki, kartki, no trudno się dziwić, że ludzie coś piszą. Pożeracze ptaków, drzwi klatki nie mają zamka, ale rakszasowie czekają na ciebie. Jad pająka działa silniej, kiedy są w pobliżu. Nie wychodź z klatki, ptaszku, a jeżeli musisz, chowaj się i nie pokazuj, tylko nie patrz w dół. Aha, czyli czyżby symbolem Yumy i ogólnie motywem przewodnim tej lokacji miały być pająki. Yalung. No Yalunga, kurczę, kojarzę. Jego maski trzeba albo niszczyć, albo podnosić w Kiracie. Ej, czy to jest Wallrider z Outlasta? Co on tu robi? Wybrał się na wakacje do Kiratu? Dobra, ale ktoś prędzej czy później musi otworzyć te drzwi. Albo nie. Nie, serio, co tu jeszcze można zrobić? No, można poczekać, aż ta się przebije. Tylko, że ona się przebija, idiotka, do drugiej celi po prostu. No, pięknie. Nie, serio. A, może tutaj, tak po prostu. Czemu nie poszedłem w tą stronę najpierw? Co, my tu mamy kolejne kartki? Czy to już czytałem? Tak, to już czytałem. No ci tu nawet mają miejsce, gdzie mogą się położyć. Kurczę, wszyscy mają lepiej niż AJ miał. Może tu? No AJ, sorry, sprawa życia i śmierci, no musisz się przecisnąć. No chyba, że faktycznie chcesz zeskoczyć tutaj na dół. Ludzie, którzy wykarzyli tę miastę na rzeczy, byli silni. Followerzy Kalanag. Byłeś wielką cywilizacją. Unlike my pathetic rival Kyrat is today. Okej, okay. Kolejne napotkane zwłoki. To jest jawny, autentyczny pająk. Nie, co to było? A nie, to ci przecież, ja jestem cały czas na haju po prostu. Tam. My to już znamy. Zaraz Lakshmana, nie, Lakshmana to jest przecież ten. Matka albo siostra AJ'a. Jak się nazywa ta świątynia? Shangri-La, o właśnie. Zaraz będzie coś w tym stylu. Dobra, nie patrzę w moją stronę. Co, jakoś się prześlizgnę tutaj. Dobra, muszę skompletować kotwiczkę. Dwie części są potrzebne. Pewnie kotwiczka i lina. Chyba, że do samej kotwiczki dwie części. To zobaczymy, co to może być wtedy. Haczyki? Dobra. Coś mi się wydaje, że ktoś tu będzie, albo coś tu będzie. Czyżby kawałek kotwiczki na ołtarzyku? O! No, co my tu mamy? Dobra, coś się nada. Taki pręcik. Tylko gdzie teraz? Tam coś jest i... Nie, no tylko tam. Tylko nie wiem, czemu w pewnych momentach tak durnowato przeskakuje, jakby były dwa. Dobra, idziemy. Na pewno nie tak. Na pewno nie na pełnym bucie. Zamknięte. Ale w sumie tym prętem AJ już mógłbyś walczyć. Co to? Za dziwne wibracje na padzie. Ekran też się trzęsie. Czyżby jakiś adwersarz w pobliżu?
Aha, dobra. Tutaj się chciałem przycisnąć. Wow. I teraz tam, jak za rączkę. A tutaj mam iść za tym pierdem. Oja, duchy otwierają drzwi. No, tak. To się kurczę, logicznie nie układa w całość w ogóle. Coś mi się wydaje, że powinienem większą uwagę przykładać do tego, co ona właśnie mówi. Bo te jakieś fabularne meandry mogą być zdradzane, a ja patrzę na lokację i... No, w sumie ładnie to wygląda, serio. Ale tak trochę Skyrimowo. Nie wiedzieć czemu. Nie, to chyba nie jest ludzkie mięso, nie? Chyba aż tak daleko nie zabrnęli, ale zapalniczkę i strzykawkę mógłbyś wziąć. No, serio. Ale nie. Widocznie nie potrzebujesz. Okej, mamy kolejne monstrum. To ja może w tą stronę uderzę. Okej, zaczyna się robić troszeczkę złowrogo. No też nie wiem, mam iść za tym pierdem czy nie? Ogólnie ładnie na was zgrane na ścianach. Jakieś hieroglify, coś w tym stylu. Jakieś pismo obrazkowe? Nie, to jest zwykłe pismo. Tylko którego ja po prostu nie znam. Tędy? Nie. A może? Cholera, wiedzę, naprawdę. Nie, ale serio, to wygląda miejsce, gdzie znajdę coś, czego potrzebuję. No jest lina. Ale może najpierw zobaczmy. Spójrzmy na tą instalację artystyczną. No. Jaki byście dali tytuł tej rzeźbie? Tej instalacji? Bo w sumie rzeźba to nie jest. No nie wiem, kurczę, no. A może w komentarzach napiszcie, może macie jakieś lepsze pomysły ode mnie. Chyba nie mam żadnego sensownego. No wiszący koleś odpada. Po prostu. Dobra, kotwiczka zmontowana. Nawet zawodowo ci powiem, Andrzej. O, żeż kurda, się przestraszyłem. Dobra, nara, leć się, Andrzej. No właśnie, wyciągnąłeś ostrze sprzed ramienia, to teraz użyj go! No nie no, w sumie, ale walczyć z duchami to jest naprawdę beton! Oh shit! No teraz jakbym miał przycisk do oglądania się za siebie, to ja w nie to jest Outlast w tym momencie. Ale nie wierzę, przestraszyłem się w Far Cry 4, do czego to doszło. No ale w Dark Souls 2 też mi się przydarzyło. Jak w jednej z ostatnich lokacji, o kurde. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, on jest pewnie tuż za mną, nie? Dobra, żegnam. No. Ej, dobra, schodzisz, kurde. Dobra, mam nadzieję, że tak nie zostawisz tej liny, że weźmiesz ze sobą. Jak się odczepiało? Kółeczkiem, dobra. Wziąłeś linę? Zobaczmy. A nie, to jest tylko kotwiczka. Że podhaczasz i schodzisz. No to chyba mamy problem. Bo nie mam miejsca na podhaczenie się. No to pięknie. Nie, serio, świetnie, wow. Więc jeżeli tam nie będę mógł. A nie mogę. A tu, o jest, dobra. A nie, czyli jednak można je używać na dystans. No to co, czemu tam się nie chciał podhaczyć wcześniej? Trochę wysoko, ale jeszcze żyje. Ale ręka złamana. To Kairat czy Kirat? Kurde, zdecydujcie się. Nie, ale serio, widzę, ona ma aspiracje jakieś, ale pobudki jej są dziwne. No, ale dobra, chyba tutaj już, tak? Wystarczy. Op, odczep się z łaski swojej. Dobra, co to jest, lina czy wąż? Bo już, kurczę, zgłupiałem. Uff, na szczęście... Oj, nic nie grożąca nikomu lina! Aż, kurde, po mnie chyba, nie? Jeżeli gdzieś się teraz nie podhaczę, to... No właśnie, zginę. Ale okej, kochani, nie, serio, to jest chyba dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek. Zejdziemy sobie w kolejnym na sam dół i zobaczymy, co na nas tam czeka.
Ja podejrzewam, że dalej będziemy w celi po prostu, a to wszystko to jest po prostu jakaś iluzja wywołana przez specyfik, który Adjoyowi strzyknęli. O, taką mam nadzieję. Nie chciałbym nie trafić. Dobra, kochani, ale serio. Wielkie dzięki za oglądanie, w tym miejscu kończę. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej! Oh, wow.